zombie apocalypse. Siemka widzowie, dzisiaj Neff Holland Clayson. Ściągę mam z internetu. Brat zaraz przyjdzie, ty się coś wypowie. Będzie mucił. Na razie może specyfikacje. Trochę takie z internetu. Ale zaraz przejdziemy do kombajna. Marka Neff Holland, model kombajnu M89, rok produkcji 65-67, parametry, no to jest silnik Forda, typ silnika 592E, 3610 cm3, pojemności 36 litra, silnik czwórka, moc do 62 koni, zbiornika AdBlue nie ma, zespół mucący, szerokość koszenia 3 metry, no i takie tam średnica bębna 46, szerokość bębna 103 i tutaj mamy jakąś drugą karteczkę, wycząsaczy no to 4, 257 metra kwadratowego separacji, długość wycząsacza 2,5 metra, sito nastawne, sito dolne, dokładne 85 metrów kwadratowych, 0,85, całkowity obszar przesiewu 2,17, zbiornik na ziarno no to niby 2 tony musi zmieścić, 1,5 tony, 2 tony, biegów jest 3. Długość całkowita z headerem 7,5 metra, całkowita z headerem, szerokość całkowita z headerem 3,5 metra, wysokość bez kabiny 3,7 metra, masa bez kabiny 4, tyniesz z kabiną no to 4,5, no opony, ogrzewanie nie ma, reszty nie ma, no to nie ma co. Chodźcie coś się wypowiedzieć o kombajnie, a nie siedzisz. Pauza. Kombaj przepaczony, widać tak pomalowany, ja pomalowany, świeży nabytek, stary nowy nabytek, kosa nowa, no i uszczelnienia też nowe porobione. Daj mi telefon z lampką, to będzie lepiej widać. Włącz lampkę i zablokuj. Przejdziemy tam do tyłu może trochę. Popatrzymy na silnik. Wyjdziemy po tych schodkach. O, tu mamy gaśnicę piękną. Wydech. Idziemy. Idziemy do góry. Ojej, ojej. Trudno wyjść. Tu jest całe te do chodnicy, to mamy zbiorniczek oleju hydraulicznego, pompa paliwowa. Ciężko wyjść. Silnik Forda, jak pisało niby 55-62 konie, oczywiście niegrzebane. Chodnica też zrobiona delikatnie, podwyższenie zbiornika. Tutaj też całe jest od tej chłodnicy z tyłu. Tam jest rozrusznik, nie rozrusznik takie. Te pierdoły. Pasy, nie pasy. Akumulator. I. Pompa Boscha. Tutaj jest cały ten filtr olejowy. Calutki. Zalewany olejem. Zbiornik paliwa ma 80 litrów się mieści, czy tam 86 litrów. Opony też są nowe, razem z felgami zakupione, balonowy, sita nastawne, jak widzimy
uszczelnienia były nowe robione. Wszystko dolne sito też nastawne. Wspomaganie kierownicy też zrobione. Właśnie też po zakupie. Ojej, ojej. Tak wygląda V-Holland M89. Kamera cofania. Porobione. Tak jak ma być. Tu są koła właśnie. Te co były łyse. Były z nim. Ale bratce kupił. No. Miał się coś wypowiedzieć i spierdzielił. No. Taki brat. Tutaj mamy z tej strony całe do regulacji wentylatora nadmuchu. Szybci, wolni. Tu idą węże właśnie do wspomagania do tyłu. Pasy oryginalne wszystkie. Skrzynia też jebitna. Wszystko porobione tak jak ma być. Tu jest nawet czujnik zamontowany. Tu jest tam z przodu, nie będzie widać. Nie mam jak otworzyć. Ale jest tam zamontowany właśnie czujnik do mocarni. Widać kabelek. O, widać go tutaj zamontowany. Opowiedz jak to było z tym, z czujnikiem. Do, się zamontowało i widziałem. Do mocarni. Ile to było roboty, przemyślenia, żeby to założyć. Roboty widać było jak jest. O. No, jedna tak, śrubka. Tak zrobione. I licznik jest w kabinie zamontowany, tak tu wszystko wygląda. Wszystko jest na sprzęgiełkach. Ktoś już brat wie, bo próbował trawę. No i zatkało, no to się odezwało sprzęgiełko. Ale tu już wie, bo chciał sobie tak spróbować. No to wie co jak tym. Zwiększamy obroty, zmniejszamy mocarni. Tak jak mówiłem, łożyska wszystkie nowe. Tu jest cała ta oryginalna tabliczka. Kombaj był przesmarowywany? Był. Porę raz. Porę raz. Sita były też malowane. Za dużo razy był smarowany. No, aż wszędzie kipi. Zamknięcie jest takie porządne do tego boku. Amerykańskie. Nie tak być. Tak. Jakoś i zamknie. A. Pierdol to. Dobra, przejdźmy tam na drugą stronę. Blachy też oryginalne od podajników. Wszędzie jest takie M89. Wszystko jest w oryginale. Tak widać. Łożyska, wszystko. Teraz ja by go chciał sprzedać, to ho ho ho. Tu rurę mu właśnie taką zrobioną, że zamykaną na to. Kawałek wystaje i jest dopiero na zamykano, tak. I chcący otworzyć to bok, no to musi być zamknięta rura, żeby otworzyć właśnie otworzyć boczną blachę, żeby się dostać tam do opony przednie też nowe. Tamte były łyse, też poszczylane w tych miejscach. To też trzeba było powymieniać. Targaniec też w miarę wszystko chodzi, elegancko porobione to jak ma być. Lampiony, nie lampiony. Zaraz przejdziemy do kabiny. To nam brat Łukasz poopowiada. Także wariator jedny też tu jest na sprężynie. Tam jest tak, nie wiem czy będzie widać. Z tej
tej strony zrobione i jest git. Dobra, to przejdziemy, bo ty bratowi się coś nie chce. Drzwi otwierane do tyłu. Kabina była dokupywana właśnie, żeby nie jeść tego kurzu. No i tu się wchodzi do niego. Tak to wygląda w środku. Tu jest szyba otwierana tylno do zbiornika. Tak jak widać, kamera jest tam zamontowana. Zaświecę lampką. O, tam jest kamera zamontowana w tym miejscu. No i tu jest cała ta rura. Do zbiornika coś się sypie. Mamy nawiew, se zrobił z regulacją obrotów. Tu jakieś zamontowane walkie-talki. Kurwa. Nie wiem na co, no tu kabelki trochę jeszcze wystają. To wszystko do robienia. Szyby przyciemnione z góry. Tutaj szybka boczna zamykana, otwierana. Tu mamy licznik od obrotów mocarni. Tu jest czubek na piwo bezalkoholowe albo wodę. Biegi są z prawej strony. Tutaj mamy od wariatora jezdnego, to jest mechanicznie prędkość jazdy. Tutaj mamy wysyp zboża. Tu z tej strony mamy gaz. No i tutaj pod nogami mamy właśnie podnoszenie motowidła, podnoszenie headeru. On ma na amortyzatorze to pływo header, gaśnica z lewej strony. No i tu mamy tak podobnie jak w Bizonie załączanie mocarni i załączanie motowidła z tej strony. Tu. Trochę wygłuszone. I tak to wygląda wszystko w środku. No, brat mówi, że wszystko podchodzi praktycznie od Bizona. No, większość podchodzi od Bizona. No to będzie. Kamera. Monitorek do kamery zbiorniku, jak i z tyłu kombajna. Też podobnie zamontowane jak w John Deere. Jest zakurzone. Tutaj mamy wziernik właśnie do powrotu z drugiego łomotu na drugi łomot, co idzie wszystko. No i chcący przy tym egzemplarzu jest tak, że chcący jak mocarnie zatko, to trzeba te blachy ściągnąć, tutaj pościągać te blachy, wyciągnąć i sztanglą grzebać, żeby cofnąć mocarnie lub popuścić właśnie na tych bocznych tu uchwytach, bo to jest z jednej strony i tam jest z drugiej strony i klepisko ściągnąć na dół i próbować czy przegryzie, czy połknie, czy nie połknie. Biegi jak biegi. Z tej strony jest jedynka, dwójka, tu jest trójka, tu jest wsteczny. Biegi dość ładnie, dość to ładnie chodzi. Nie zaprezentuję jak chodzi, bo jest niedziela, ale coś być. Jest przyciemnione. Kuguty są, nie? Wszystko jest. No. To nic innego jechać i mucić. No. Wszystko posprawdzane. Ale pociewacz. Właśnie. Podsiewacz jest zamontowany nowy, bo tamten przerdzewiał. Nie wiem czy to będzie widać nad skrzynią. Będzie widać, co by nie było widać. O, ta blacha jest wszystko nowe, założone. Calutko. Wszystko jest tak jak ma być. Cały kombaj był rozbierany. Praktycznie w szczępy. I robione w środku wszystko, gumy, nie gumy, co trzeba było porobione tak, żeby
wiecie, no, żeby w żniwa jako tako nie było żadnych awarii. To też jest takie ustawiane, zależy do czego, nie? Czy dali, czy bliżej, to można zregulować, zakręcić na śrubę i wszystko jest. Gitara. Opony tylne, to nie wiem jakie tu są założone. Dębica 1080x12, no. Takie jak niektórzy mają przy przyczepkach rolniczych. Łańcuchy też tutaj w dobrym stanie, oryginalne. Gumy też w bardzo dobrym stanie. Nie ma co powiedzieć. Wiadomo, tu było trochę przerdzywiałe. No tak, tu jest widać. No ale na to nic nie poradzimy. Bo tu jeszcze blacha zachodzi tuchet dotąd od spodu. O, widać tam zachodzi. No to jeszcze wejdzie, ale to na następne żniwa się zrobi. Gaśnice, wszystko porobione. I co tu jeszcze? Coś jeszcze by było, ale czujnik cofania zrobiony. A przyspawał pan i już tutaj jakieś wyjście jest, nie wiadomo na co, może do napędu, nie wiadomo. Hamulce suche, do skrzyni było patrzone, no to dekiel był z powrotem założony, olej nalony, bo tam nie ma co patrzeć, bo tam wyglądają tryby jak z fabryki. No ja mówiłem, pasy oryginalne, wszystko wsio. No, ustawianie wiatru na młynku. No i takie pierdoły, nie? Tutaj ustawianie jest właśnie tych regulacji klap od wentylatora, góra-dół. To wszystko trzeba będzie jeszcze przepatrzyć, porobić. Na razie wjechać w pole i co trzeba zrobić. Siłowniki oryginalne trzymają. Jak się tak podniosło przez 3 dni, w ogóle nic nie opadło. Tu jest cały ten akumulator właśnie do headera, co balansuje header. Tutaj tak jak widać nie ma miejsca, żeby było tak jak przy John Deere, że otwiera się klapę i można powyciągać słomy trochę przed mocarnią jak zatko, czy ten, to by było. Orbiter jest założony, tak tam widać. Wspomaganie zrobione, fajnie się kręci. Z daleka z kabiną wygląda. No, dobrze, nie? Wygląda. Tutaj te ryje dorobione też, takie nasuwane, że jak chcę to ściągnąć na szybkiego. No ale będziemy widzieli, jak to będzie w trakcie żniw wyglądało. No, kader niby 3 metry. Tak widzimy. Też wszystko te nowe, niewymieniane. Wiadome luzy delikatnie są, to nie jest nowy kombaj, bo bez kabiny to tam załączę filmik jak wyglądał wcześniej, bo to pod koniec dni w tamtych było kupione, no to te też wiadome. Końcówka żniw, wszyscy pomucone, to tak my ino do sąsiada wjechali właśnie, żeby spróbować, czy to wszystko chodzi, czy nie chodzi, no bo na sucho to se można, wiadomo. Tu też pas Sanoka kupiony od motowidła. Tutaj napinasz, tu jest ten cały od prędkości, nie? Ten uchwyt od prędkości
motowidła. Tu było poprzerobiane trochę te schodki do tej kabiny, bo trzeba było dorobić całe dookoła kabiny wzmocnienie i usadzić kabinę. Także zobaczymy w żniwa, może będzie chwilę czasu, to przyjadę na grom jak siecę. No, zobaczymy wszystko. Co do kombajna, no to dość w miarę chodzi silnik, też zdrowy. Tu też jest wyjście na sieczkarnię, że można sieczkarnię założyć, bo tam z tamtego miejsca wychodzi pas z napędu, już tam dalej co idzie, wychodzi pas i dopiero na sieczkarnię, bo wychodziły te typy w Holandii właśnie ze sieczkarniami, a tutaj jest bez. Tutaj też mamy ponad 100 kg zajebane na dupie, bo to był ten układ kierowniczy normalnie założony, a my to przerobili na Orbitor. Tu jeszcze widać gumy nowe, znaczy nowe, no używane, nie? Lampka mi się popierdoliła. O, tam jeszcze ten rok wychodzą i będzie, wiadomo. 67 rok. To jest właśnie z 67, jak było na tablicy, było widać. No i nic. Header też przepaczony, wszystko. Będziemy widzieli, jak żniwa będzie. Wszystko będzie, wyjdzie w praniu. No. Kabina też była kupiona. Coś to wszystko pozakładali. No, tu trochę uszczelniali te kabinę z tyłu. Także tam jeszcze pasowałoby do szczelni, żeby to ciszy było wygłuszyć. I by to było. Także będzie w kolejnym filmie, może coś innego, chyba że nie zdążę, to będzie bez filmu. No tak wygląda przygotowania do żniw. No i będziemy widzieli. A ty co powiesz o kombajnie? Siadać, jechać, próbować. No. A pierwsze wrażenia, żeś go kupił, jakie było? Dobra. Dobre? To było dołożyć. A no to pewnie. Teraz to by, jakby go sprzedało, to by trzeba było wziąć z 30 tysięcy chyba. No to nie, no to 30 nie, no ale tak 20, ponad 20 tysięcy by trzeba było wziąć. Wszystko porobione, wszystkie gumy. No i tak to jest. Tam było jeszcze uszczelnienie na silniku tam porobione, bo tam ciekło. Bo tam nie było paczone w ogóle. To i tak kupił komplet uszczelek do silnika. Pompa wody zmieniono. Przyda się. O, pompa wody zmieniono, bo ciekło właśnie na głowiczce. Też wymieniono. Części są dostępne praktycznie od ręki. Wszystkie łańcuchy, gumy, to by, co by nie chciał, jakieś i siajby, nie siajby. Wszystko, sita nawet są. Jakby ktoś ich chciał. Tu są 4 wycząsacze robione. Tutaj ma dupa szerokość 103 cm. No to też ma dupę szerokajską. Tylne sito ustawione właśnie na śrubkę. Tak to wygląda. Szlaki rozrządu wszystkie. I tak wygląda z góry. Tam o takie grzebienie właśnie na tym. No, to wszystko pomalowane, żeby nie rdzewiało. Tu już nie było malowane, bo to dupa była ściągana. I tak to jest. Także mówię, będziemy widzieli, jak to będzie. Jak to wszystko wyjdzie. Tam było wymienione praktycznie wszystko, gumy wymienione. Uszczelnienia wymienione. No i wszystko tak, jak ma być. No. Dobra, także nic. Ja się z wami żegnam. Jeżeli macie takie Neffolandy większe, mniejsze, dajcie znać. Zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek, żeby kanał się rozwijał. I zobaczymy, jak będzie wszystko wyglądało
i jak będzie pracował. Wiadome, w żniwa, nie? O, i tu jest kamera. Co w ciemności widać wszystko też praktycznie. Także do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się zdrowo. Wiadome, niech plon będzie z nami i niech żniwa będą bez napraw, bez remontów, bez... No i żeby ziarno sypało. Także na razie, cześć, do kolejnego odcinka.